Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy, w materiale, który nie sądziłem, że kiedykolwiek uda mi się zrealizować. Wiele kultowych pojazdów z Polski jest po prostu ciężko dostępnych, a wiele modeli nadal nie udało mi się osobiście przedstawić na kanale. A tutaj nie dość, że przedstawię Wam autobus, którego są tylko dwie sztuki na całym świecie, to udało się jeszcze to zrobić za granicą na Węgrzech w Budapeszcie, który to jest stolicą kultowego Ikarusa, a te autobusy były solidnym filarem polskiej komunikacji miejskiej w latach 70. i 80. Dzisiejszy odcinek jest na tyle wyjątkowy, że jako pierwszy w Polsce ma możliwość przedstawienia Wam Ikarusa 293, który to już na pierwszy rzut oka robi gigantyczne wrażenie. Autobus owiany wręcz legendą. Na początku, jak zacząłem o nim czytać, to myślałem, że jest to zwyczajny Photoshop, lecz czasem zagłębiając się w temat, zaczęło się robić naprawdę interesująco. I okazało się, że pojazd taki naprawdę istnieje, a w tym materiale mogę go Wam osobiście specjalnie dla widzów kanału przedstawić. Lecz to nie wszystko. Przedstawię Wam również jedynego na świecie Mavaga TR-5, który to również jeździ w naszym kraju. Kilka innych rodzynków, które są ukryte na zajezdni, oraz opowiem Wam ciekawostkę na temat trolejbusów w Budapeszcie. Oczywiście szczególne podziękowania dla PKV. Zachęcam do udostępnienia filmu dalej i zapraszam na materiał. Ten w tym miejscu. Wielu z Was pewnie pomyślało, że znajdują się w kolejnym Ikarusie 280. I mimo całej sympatii tego autobusu, to jednak ten przegub tutaj może Was zmylić, ponieważ znajdujemy się w innym autobusie, a dokładnie w Ikarusie 293, których tak naprawdę powstała jedna sztuka, z czego na świecie są aktualnie dwie. Dlaczego dwie? Za chwilę sobie do tego przejdziemy. I tak jak tutaj mamy jeden przegub, to za chwilę sobie przejdziemy do drugiego przegubu. Znajdujemy się na Węgrzech, w Budapeszcie i jest to jedno z dwóch miejsc, gdzie taki autobus możemy sobie spotkać. No i wyróżnia się on tym, że no jest on długi, jest on naprawdę długi. Posiada dwa przeguby. Oczywiście jest już teraz autobus normalnie jeżdżą dwoma przegubami, lecz no kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby autobus posiadał dwa przeguby. No i jak za chwilę zobaczycie, znajdziemy się w drugim przegubie i wielu z Was po prostu może mieć taką zagwozdkę, co tutaj się dzieje i dlaczego to są dwa przeguby. Tak więc w tym odcineczku sobie pokrótce ten autobus Wam przedstawię. Generalnie pozwolę sobie tak pokrótce Wam przedstawić historię, jak się tutaj znalazłem, bo na polskim YouTube jestem pierwszą osobą, która ma przyjemność Wam ten autobus przedstawić. No generalnie, bo to spontaniczna akcja, dlatego też jakość tego filmu może troszkę odbiegać od pozostałych, ponieważ realizuję nagrania telefonem. No i generalnie wiadomość wysłałem właśnie do PKV, czyli tutaj przewoźnika, który obsługuje cały Budapeszt. No i dostałem odpowiedź, że jest taka możliwość, umówiłem tutaj na konkretną godzinę i dzięki tak naprawdę ich uprzejmości udostępnili ten pojazd, żebym ja mógł Wam w Polsce przedstawić właśnie, jak to wygląda tak od kuchni, po prostu będąc obok tego pojazdu, a nie pokazując Wam tylko zdjęcia czy też nagrania, które już istnieją w sieci. Tak jak widzimy, mamy tutaj dwa przeguby, czyli jest to taka niespotykana konstrukcja. Generalnie te autobusy nie wchodziły do produkcji masowej, powstała jedna sztuka. Tak więc sobie pozwolę Wam powiedzieć, jak to wygląda, gdzie ta jedna sztuka się znajduje. Pojazd ten znajduje się w Iranie, dokładnie w Teheranie. Zapytałem tutaj obsługi tej zajezdni, jak to wyglądało, ponieważ oni chcieli już ten autobus wcześniej odkupić. No ale generalnie Teheran jest jakieś 4000 km od Węgier, tak więc gdzieś tam bardzo ciężko to logistycznie rozwiązać, żeby przewieźć autobus dwuprzegubowy. No tak naprawdę, no może ktoś w komentarzach będzie wiedział, jak to można byłoby zrobić, bo też pytałem o kwestie cenowe. Pytałem, czy na przykład cena nie była zbyt duża, bo też tam słyszałem różne plotki, że po prostu Irańczycy sobie dużo zawołali. No ale były właśnie te takie dwie kwestie. Pierwszą, o której już wspomniałem, to jest kwestia tego, że no ciężko byłoby przetransportować takiego kolosa. No a drugą kwestią jest to, że po prostu kontakt z przewoźnikiem w Iranie był bardzo utrudniony, bo tutaj Węgrzy wysłali listy i tak dalej, no ale gdzieś ten kontakt w ogóle nie było żadnego odzewu, no i gdzieś ten pojazd w Iranie jeździ, nie wiem, może ktoś z Was widział, jest kilka zdjęć w sieci, gdzie faktycznie on się tam porusza, jest to jedyny oryginalny, a za chwilę przejdziemy do tego, jak powstała ta druga sztuka, ten drugi egzemplarz, który dzisiaj mam przyjemność dla Was przedstawić. No i jak to się stało, że jest tylko jedna sztuka na świecie, a my znajdujemy się na Węgrzech przy drugiej sztuce? No to tak, Węgrzy generalnie mają wiedzę na temat produkcji Ikarusów i tutaj jakby w porozumieniu z pracownikami, z osobami, które pracowały przy Ikarusach, stwierdzili, że stworzą swoją jakby wersję 293, czyli jakby drugi oficjalny taki egzemplarz. No i ten pojazd jest jakby stworzony z dwóch Ikarusów 280, po prostu tylna naczepa w Ikarusie 280, no, została do niej dołączona kolejna naczepa z tego samego autobusu i
tak mamy autobus dwuprzekupowy, trzyczłonowy. No i tak wygląda jakby historia stworzenia tego pojazdu. On został stworzony w roku, z tego co się tutaj orientowałem, 2021-2022. No generalnie 2 lata, czy tam około 1,5 roku. Znajdujemy się w przekupie, no i tutaj tak naprawdę czuć jakby ten pojazd dopiero wyjechał z fabryki. Tutaj naprawdę się konstruktorzy fajnie postarali, jest autobus super wykończony. Mam tutaj takie fajne obicie. Nie orientuję się, czy takie obicie wychodziły w oryginale. Wygląda to fajnie. Z tego, co mi się wydaje, takich nie było, ale możecie dać znać w komentarzach. Jeżeli chodzi o sam przekup, no tutaj tak naprawdę harmonika jest wręcz nówka. Jak się jeździło takimi Ikarusami gdzieś w Polsce na zlotach, no to ta harmonika jest po prostu cała zużyta i gdzieś ten materiał widać, że no ma kilkadziesiąt lat. No ten pojazd jakby dosłownie przedwczoraj z fabryki. No i jeżeli chodzi o manewrowanie, czy też w ogóle ruch uliczny, no tutaj zapytałem się, jak ta sprawa wygląda w praktyce. No pojazd ma z tyłu skrętną oś. No i gdzieś to tam wiadomo, pomaga w manewrowaniu, no ale istotną kwestią jest to, czy on w ogóle wjeżdża na ulicę. No i tutaj zapytałem i sprawa wygląda w ten sposób, że technicznie pojazd jakby prawo węgierskie dopuszcza do ruchu tylko takie zwykłe przekupowe autobusy. W przypadku takich, no sytuacja wygląda bardzo ciekawie, bo tak zapytałem tutaj pracownika i wygląda to następująco, że w praktyce powinien on mieć pilota, czyli jak gdzieś wyjeżdża na jakieś powiedzmy eventy, coś się tutaj dzieje w Budapeszcie, no to generalnie powinien mieć pilota, ale gdzieś tam jest to jakoś tam ustalone, że nie ma problemu, pojazd wyjeżdża tak jak jest jakby samodzielnie, bez żadnego pilota, no z tym, że ta trasa musi być zaplanowana, też kierowca musi być do tego jakby wyszkolony, bo jak tutaj zaczynaliśmy nagrania, to żeby w ogóle nim nawrócić, trzeba było przejść przez cały, dosłownie cały tutaj, całą bazę, no i w ten sposób można było dopiero tym pojazdem zawrócić, no bo to też, jak wiadomo, no 2 przekuby, nie jest to zbyt łatwe do manewrowania, no i gdzieś te trasy też muszą być dobrze zaplanowane, no a kierowca musi mieć jakieś doświadczenie, żeby po prostu takim czymś móc się poruszać. Moi drodzy, znajdujemy się za kierownicą tego pojazdu. Jeżeli chodzi o sam przebieg, z tego co widzę, tutaj mamy 73 tysiące kilometrów. Nie wiadomo, czy jest to przebieg oryginalny, bo tak jak mówię, no to był autobus stworzony tak naprawdę od zera, tak więc gdzieś tam prawdopodobnie no jest to, powiedzmy, sztywno ustawiony gdzieś tam przebieg. Jeżeli chodzi o kwestie, które się gdzieś tam różnią od typowego Ikarusa, to na pewno mamy tutaj kwestię 5 przycisków do otwierania drzwi, bo tych par drzwi mamy normalnie tutaj 5. W standardowym takim Ikarusie 280 mamy 4 pary drzwi. I właśnie jakby, jeżeli chodzi o takie różnice stricte techniczne, no to możemy zauważyć właśnie taką jedną rzecz. No i też będąc na miejscu, kierowcy nie mogą sobie odpuścić spojrzenia w lusterko, jak to wygląda w ogóle tak z perspektywy kierowcy, jak on to widzi. Tak więc mamy człon główny, przegub i mamy przegub drugi. To naprawdę trzeba się mocno wychylić, żeby w lusterku zobaczyć cały pojazd. No, wygląda to naprawdę kosmicznie i robi to mega wrażenie. Podczas nagrywania tego rdzyka, którego widzieliście przed chwilą, tutaj pracownicy przewieźli kolejnego rdzyka. Jest to Mavac R5. Generalnie marka Mavac była przed Ikarusami. Tak więc możliwe, że jest taki najstarszy możliwy Ikarus. Rok powstania tego typu to jest 1949. No i to historia się dowiedziałem od pracownika jest taka, że pojazd ten jakby służył jako taki magazyn na farmie po prostu dla kurczaków, czyli taki kurnik, tak chyba można to nazwać. Po czym 10 lat temu go znaleźli, no i tak naprawdę całą budę wyjęli i jakby wszystko musieli znaleźć, bo ten pojazd nic nie ma. Silnik też nie jest oryginalny, ale generalnie są tylko 2 takie autobusy na świecie, z czego to jest jedyny oryginalny, który właśnie oni posiadają. No i tutaj mam taką krótką przyjemność wam go przedstawić, jak to wygląda od środka. A jeżeli chodzi o takie dane stricte technicznie, to już w takim overvoice wam to dogram. I tutaj pozwolę sobie dopowiedzieć kilka istotnych rzeczy na temat tego autobusu. Pojazdy te po II wojnie światowej trafiły do Polski i jeździły m.in. w Warszawie. Produkowany był on do lat 60. Pod jego maską pracował silnik o mocy 106 koni mechanicznych i pojemności 8,9 litra. Pojazd ten znaleźć również mogliśmy chociażby w Poznaniu. Niestety ich historia w naszym kraju nie jest zbyt długa, bo po 3 latach zostały one wymienione na autobusy marki Chausson. Po samym pojeździe widać, że konstrukcja jest bardzo przestarzała, ale ma mega klimat i fajnie, że udało się go odratować. Napiszcie proszę w komentarzu, czy chcielibyście oddzielny materiał na temat Mavagów w Polsce. A teraz pokrótce przejdziemy sobie po reszcie zajezdni i pokażę wam, jakie pojazdy się tam kryją. Oczywiście Ikarusów 280 tutaj nie mogę zabrać na zajezdni, tego którego wam pokazywałem jest stworzony z 2 takich jak za mną, ale tak nie do końca, ponieważ ten Ikarus wyróżnia się tym, że tak jak normalnie jakby silnik jest w przedniej części pojazdu i ten silnik jakby przednia część ciągnie tą tylną, no to w tym przypadku jest troszkę inaczej, ponieważ silnik znajduje się w tym miejscu i to jakby pozwala on
pchać cały pojazd. No i to jest jakby ten wyjątek i to jest to, czym się ten Ikarus różni. Taki mały szczegół, ale bardzo fajna ciekawostka. Generalnie przechodząc tutaj po całej Zajzji, co chwilę mam już tak powiem jakieś inne ciekawe modele. Znam model Ikarus 415 odrestaurowany, który tam czasami sobie po prostu wyrwa w trasę. Następnie przechodzimy sobie do Ikarusa typowo takiego turystycznego. To jest tych pojazdów tutaj generalnie na całej zajezdni. Ikarus jest naprawdę dużo. No i to jest w sumie mega fajna sprawa, bo jak gdzieś tam kultywują tą swoją tradycję i te pojazdy po prostu się tutaj znajdują. No i tutaj kolejna troszkę nowsza perełka, to jest Ikarus 435. No więc myślę, że naprawdę tych autobusów tutaj jest sporo. Mega fajnie, że jakby one dbają o te pojazdy i tutaj też są trzymane. Ikarusów jest całkiem sporo. No i jakby to nie jest tak jak w Polsce, że mamy jakiś stary autobus, on idzie na złom, na śmieci i tak dalej, tylko tutaj to restaurują. I to nie jest tak jak u nas w Polsce, możemy zobaczyć, że jakby prywatni kolekcjonerzy kupują te autobusy i dopiero się nimi zajmują. Tutaj gdzieś tam jakby sam przewodnik chyba o to, żeby te pojazdy sobie gdzieś tam stały były i widziały w całkiem fajnym stanie. Jak obiecałem, dorzucam ciekawostkę na temat trolejbusów. Tak jak w Polsce, trolejbusy posiadają normalnie tablicę rejestracyjną, tak na Węgrzech takowych nie mają. Jeżdżą po ulicach bez rejestracji. Dlaczego? Zapytałem pracownika zajezdni i otrzymałem informację, że według tamtejszego prawa trolejbusy są traktowane jak pociągi i tramwaje, czyli nie potrzebują posiadać żadnych rejestracji. W dzisiejszym materiale nie poruszałem aż tak kwestii technicznych, takich jak chociażby silnik, bo o tym opowiadałem w pozostałych materiałach na kanale na temat Ikarusa 293. To już na tyle w tym materiale, będę Wam bardzo wdzięczny za udostępnienie go dalej, bo jestem mega szczęśliwy, że mogłem Wam jako pierwszy w Polsce ten autobus pokazać oraz kilka innych ciekawych modeli na zajezdni. Materiał był w miarę spontaniczny, tak więc mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu przedstawiłem Wam te ciekawe autobusy. Oczywiście ogromne podziękowania dla BKV za udostępnienie wozów i zgodę, aby ten materiał dla Was przygotować. Do następnego. Cześć!